Uważam, że tutaj duży nacisk kładziemy na pozyskiwanie energii odnawialnych. Tutaj gmina Kowarczów złożyła projekty na dofinansowanie na budynki użyteczności publicznej. To jest m.in. gmina, szkoły, Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej. Uważam ten kierunek za bardzo dobry. I tutaj w tym kierunku możemy zrobić bardzo dużo, bo mamy duży wpływ na ochronę środowiska. A jeżeli chodzi o dom, to tutaj w domu też duży nacisk kładę, żeby po prostu tej energii jak najmniej zużywać. Oczywiście pilnuję, jeżeli na przykład ładujemy laptopa czy telefon komórkowy, żeby ta ładowarka nie była podłączona do prądu, gdy już telefon się naładuje, czy różnego rodzaju listwy, do których podłączamy urządzenia elektryczne, się nie świeciły, bo mimo wszystko te diody, te kontrolki tam energię czerpią. W moim codziennym życiu staram się racjonalnie gospodarować wodą. W taki sposób, że staram się brać jak najszybciej prysznic i przede wszystkim prysznic, ponieważ korzysta się mniej wody nalewając do wanny. Przy myciu zębów proponuję zakręcać wodę i dopiero później, jeśli bukamy, odkręcamy. Jeśli kogoś stać, ktoś ma możliwość, prosiłbym o używanie zmywarki, ponieważ w ten sposób również oszczędzamy dużo wody. Jeśli ktoś mieszka w domkach jednorodzinnych, proponuję zbierać deszczówkę do pojemników i korzystać później z niej do podlewania ogródków. Jeśli ktoś ma jakieś inne wspaniałe pomysły, bardzo proszę się z nami podzielić. Dziękuję. Ja w codziennym swoim życiu stosuję takie trzy praktyki, może i więcej, ale chciałabym powiedzieć o trzech. Na przykład, jak idę na zakupy, to biorę ze sobą jakąś torbę wielokrotnego użytku, nie biorę takich jednorazowych. Staram się kupować produkty na wagę, nie w jednorazowych takich opakowaniach. Mam przy domu ogródek i jeśli sadzę jakieś kwiaty, jakieś krzewy, to staram się, żeby to były krzewy miododajne, na przykład lawenda, cynie, takie kwiatki. Ponieważ pszczoły są ważne, tak, dla ziemi. I też trzecią taką praktyką jest kompostowanie. Wszystkie odpadki, obierki kompostuję i później wykorzystuję to jako nawóz pod warzywa, które uprawiam też dla siebie i dla rodziny. Ja, jeżeli posiadam jakiś elektryczny sprzęt, elektronikę, którego już nie używam, a jest jeszcze dobry, niezepsuty, wstawiam na różne grupy, portale społecznościowe, bądź oddaję znajomym, które mogą wykorzystać jeszcze raz. Najbardziej ekologiczne produkty to te własnej produkcji. To są sadzonki moich pomidorów.